projekcie powoływania do życia branżowych centrów umiejętności w Rzeczypospolitej Polskiej dopiero pierwsze powstaje właśnie w Opolu. Na 120, które mają być zrealizowane. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam tak dużej branży, która zatrudnia 55 tysięcy ludzi, jest piątą co do wielkości w skali europejskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła być pozbawiona takiego branżowego centrum umiejętności. No i dobra wiadomość dla Opola, dobra wiadomość dla Opolszczyzny, że inicjatywa władz miasta przy skromnej współpracy naszej zaowocowała pozytywną decyzją gestorów pieniędzy europejskich i że to centrum tutaj powstanie. Także jeszcze raz powtórzę, bardzo ważna inicjatywa dlatego, bo na razie jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w skali ogólnopolskiej. Projekt rusza 1 stycznia 2025 roku, natomiast same przygotowania do uruchomienia trwają, właściwie już się zaczynają, ponieważ Branżowe Centrum Umiejętności będzie mieściło się na drugim piętrze budynku szkoły. Musimy pomieszczenia wyremontować i doposażyć, więc zakładamy, że sam remont i doposażanie pracowni zawodowych będzie trwało do końca tego roku. To jest oczywiście takie nasze założenie, liczymy na to, że uda nam się zrealizować ten ambitny plan, no bo czas goni. W tym momencie jeszcze nie mamy podpisanej umowy, a już planujemy, jak te remonty będą wyglądać. Jeżeli chodzi o szkolenia, to w BCU zostanie przeszkolonych 300 osób do czerwca 2026 roku, bo tak zakłada projekt. Natomiast to nie jest tak, że my zakładamy, że BCU będzie tylko na półtora roku. Nie. Ja liczę na to, że BCU zagości u nas na stałe, ponieważ zostało to jednostki BCU zostały wpisane w systemie oświaty jako właśnie jednostki szkolące i będziemy mieli zagwarantowane dofinansowanie właśnie tych szkoleń i kursów. 300 osób, 180 osób dorosłych, 90 uczniów i studentów, łącznie ze studentami i 30 nauczycieli na szkoleniach branżowych. I chciałabym podkreślić, że jesteśmy jedynym branżowym centrum umiejętności w Polsce, które będzie kształciło w tej branży druku, opakowań, introligatorstwa, poligrafii, w związku z czym nasza oferta jest adresowana nie tylko dla mieszkańców Opola, nie tylko dla województwa polskiego, ale do całej Polski. Więc jeżeli nauczyciel, nie wiem, z Nowego Sącza będzie chciał przyjechać do nas na szkolenie branżowe, to my takiego nauczyciela również przeszkolimy. Także oferta jedyna w całej Polsce adresowana do wszystkich tak naprawdę. Środki udało nam się pozyskać w konkursie, do którego razem z partnerami się zgłosiliśmy. Są to środki europejskie pochodzące z Krajowego Programu Odbudowy. I to jest 11 milionów złotych dofinansowania. My razem z partnerami do tego dokładamy kwotę podatku VAT, czyli całe przedsięwzięcie chcemy, żeby się zamknęło blisko 13 milionami złotych. Wszystko bierze się z nauki. Im lepiej kształcimy, tym mamy lepszych pracowników, tym lepsze efekty. A poza tym, im jesteśmy mądrzejsi, tym więcej chcą nam za to zapłacić, mówiąc wprost. Więc jeżeli miasto akademickie takiego pole, oprócz tego, że kształci studentów, jest też w stanie kształcić się młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi na potrzeby konkretnej branży przemysłu, no to jest z pożytkiem i dla tej branży, i dla tych młodych ludzi, bo mogą zyskać atrakcyjną pracę. A tu mówimy o przemyśle, który jest konkurencyjny w Europie. Przemyśle, który jest szalenie innowacyjny, w którym dużo rzeczy dzieje się po prostu na komputerze, więc jest to niezwykle ważne, że akurat w całej Polsce tylko będzie takie jedno miejsce, w którym się będzie w tym przemyśle kształcić, w tej branży, Opole.